stanek się zmienił. Nawet dach otrzymał co dniż. A refleksje, choć podobne, dorosły troszeczkę. Stawiamy dziś kilka pytań, wątpliwości, które każdy z nas ma w zmieniającym się w ekspresowym tempie świecie. Odpowiedzi, jak to zwykle bywa, nie leżą zbyt daleko. Postaramy się odnaleźć kilka z nich. Czas biegnie szybko. Czasami potrafi też sprawić, iż mam wrażenie, co prawda pozorne, władzy nad nim. Mówimy często cofnąć się w czasie. Do miejsc, w których dawno nie byliśmy, do wydarzeń, które już dawno minęły, i do ludzi, których już dawno wśród nas nie ma. I gdy w tej euforii manipulacji czasem tkwimy, dopada nas mocna refleksja. Wyszła kiedyś noc na spacer, wzięła z sobą trochę gwiazd, powiedziała dziwne rzeczy o tym, co zostało w nas. Rozpaliła wielki płomień, szybko zatoczyła krąg, a potem zaczęła śpiewać i tak powstał nocny song. Song nocny, song dźwięczącej w uszach ciszy. Song nocny, song na pewno go usłyszysz. Song nocny, song wzniesione w górę ręce. Song nocny, song śpiewanie całym sercem. Noc z księżycem tańczy blady, gwiazdy świetnie bawią się. Czy to tylko jakaś bajka? Może to jest piękny sen? Całe niebo rozświetlone, poszedł sobie wreszcie wstyd. I w tej wielkiej euforii z nocą tańczy nawet świt. Song nocny, song dźwięczącej w uszach ciszy. Song nocny, song na pewno go usłyszysz. Song nocny, song wzniesione w górę ręce. Song nocny, song śpiewany całym sercem. Potrafimy ze zrozumieniem wysłuchać prawd mówionych od lat, tych wielkich, znaczących dla historii i tych maleńkich, wydawałoby się zwyczajnych o naszym życiu. Co musimy zrobić, by nie tylko ich wysłuchać, ale i zacząć wreszcie stosować? To pytanie, zadawane przez wielkich tego świata, często zostawało bez odpowiedzi. Bo ponoć, by zrozumieć, trzeba przeżyć. Tylko czy ponownie? Mm.
nie jest bajką. Bóg nakręcił dziwny film, w którym wydarzenia z sobą się splatają. Wiele wiosen, lat i zim. Ciągle o coś proszę, ciągle na coś czekam, by mi zesłał dobry Bóg. Marzeniami w myślach cicho się unoszę, wiele słów. Nie zabijaj mej wolności, mocno czasem wiążesz ręce. Nie udźwignę twej miłości, jak mam swojej dać ci więcej. I tak idę, tłumiąc gorycz, tłumiąc złość. Pytam, kto jest temu winien, Bóg czy los? Nie zabijaj mej wolności, mocno czasem wiążesz ręce. Dźwignę twej miłości, jak mam swojej dać ci więcej. I tak idę, tłumiąc gorycz, tłumiąc złość. Pytam, kto jest temu winien, Bóg czy los? Jednak wiem, że życie moje jest coś warte. Bóg nakręcił dziwny film, wciąż odkrywa jakąś nową, trudną kartę, pozwalając pełniej żyć. I gdy w ciszy niepojętej odpoczywam po zdobyciu wielkich gór, słyszę, jak zaczyna śpiewać moja dusza gdzieś wśród. Czasem wiążesz ręce, nie udźwignę twej miłości, jak mam swojej dać ci więcej. Pozwól sercu, by mówiło, natchnij los. Cisza, nawet gdy jest ciszą, też ma głos. Nie udźwignę twej miłości, jak mam swojej dać ci więcej. Pozwól sercu, by mówiło, natchnij los. Cisza, nawet gdy jest ciszą. Wolność. Ta indywidualna i ta zbiorowa. Czym tak naprawdę jest dla nas, mieszkańców tej ziemi? Wartością zdobytą, czy też zdobywaną? Stanem, czy drogą? Bo przecież wolność dla każdego z nas ma inne oblicze. I gdy już do nas zawita, często najzwyczajniej w świecie nie potrafimy jej rozpoznać. Cichutko do mych drzwi, nie
piękne jest to, że nasza przyjaźń trwa. Ukryta myśl pobiegła szybko w dal. Gdzie jesteś ty? Przy tobie jestem ja. I wśród tysięcy niezliczonych spraw dziękuję Bogu, że mi ciebie dał. Cóż na tym mojej gadaniny dość. Wiem, że niedługo znów usłyszę głos. Bóg jest to krotek, podaruje ci. Będziemy zapukał ktoś cichutko do mych drzwi. Niezwykły gość, to przecież byłaś ty. I chociaż los daleko rzucił nas, piękne jest to, że nasza przyjaźń trwa. Zgłoszenie spotkań. To znane nam uczucie. Potrafimy głośno o tym rozprawiać. Ujmować w słowa chwile uniesień będące faktami. A pragnienia? One przecież również towarzyszą nam w drodze przez czas. Zastanówmy się przez chwilę. Czego dotyczą? I jakie są? Nawet te najskrytsze. Bo gdy mamy coś ofiarować, warto przecież wiedzieć, czego oczekujemy w zamian. Namaluj mi pejzaże dwa. Co nie znałeś, odwagę serc i ten w nich lęk zamknięte tęsknot mgłę. Nie żałuj barw, niech grają nam czerwienią barw błękitem fal, światłością zła. Jak wierny ptak, co w klatce drży. I choć w niej są otwarte drzwi, zostaje tam, gdzie ty. Jeden z nich, pejzażu tym na zawsze my i naszych dusz stopiony lud wspólnego życia cud. Nie żałuj bardzo. Przebaczam ci, jak wierny ptak, co w klatce drży.
chociaż są otwarte drzwi, zostaję tam, gdzie ty. Wiedza o wartościach podstawowych ma to do siebie, że chociaż znana, z czasem traci swą ostrość działania, rozmywając się między setki innych spraw życia codziennego. Potrzeba często wstrząsu, by ponownie odkryć jej prawdziwy sens. Taki, który przetrwa chociażby do następnego razu, kiedy to będzie trzeba jeszcze raz podjąć wygraną już kiedyś walkę. Czy można pokonać ból, gdy boleć nie chce przestać? Czy można ocalić coś, co już runęło w przepaść? Czy można dochodzić praw metodą prób i błędów? Na zawsze wziąć własny ster, bierzemy się ostro do nadrabiania tego, co umknęło nam przez czas poświęcony na walkę. Nie pamiętając już rozterek, które nami targały, teraz są niczym wobec wyzwań, jakie rozpostarły się przed nami na polach ogołoconych przez pomyłki. Z zapałem i czystym spojrzeniem wiary w cel ruszamy, by być tu i teraz, z sensem godnym przodków i naszych najbliższych.
powtarzalny dziwny znak, ten dobry humor, chęć stworzenia, pisanie wierszy, choć bez spach, ani do rymu, ni do taku, byle wyświęcić sobie coś i nie pozwolić głowie zasnąć, by móc pokonać jeszcze to, co jest najdroższe, najpiękniejsze, do osiągnięcia. Tak naprawdę ja.
dojmę, jakie tajemnice w tobie śpią. Niewiadomych spraw, nierozpoznanych dróg, żeby znaleźć klucz, by nabrać nowych sił, by przemienić to, co jeszcze we mnie tkwi. A przecież jedno wiem, że jest ty wielki sen, że muszę dalej iść, otworzyć wreszcie drzwi, by odkryć inny świat, by spojrzeć w swoją twarz, powiedzieć, że tych dni naprawdę nie żal mi. Ile trzeba lat, by kłamstwo godnie znieść? Ile serca drgnień, by móc przyjmować treść, którą szare życie ofiaruje nam? Ile trzeba wiary, by z uporem trwać? Ile trzeba przejść, by spokój wrócił znów? Ile mądrych rad, jak wiele ciepłych słów, by zrozumieć to, czego wymaga Bóg, żeby znowu wziąć kolejny trud. A przecież żyć wreszcie drzwi, by odkryć inny świat, by spojrzeć w swoją twarz, powiedzieć, że tych dni naprawdę nie żal. Thank you.
programie Przystanek Refleksji oparty na kulturze Silisławu Stolarczyk, udział ziemi. Teatr Franzy jest w składzie. Ewa Bednarek, Magdalena Damecka, Karolina Łopek, Urszula Pająk, Agata Brągiakowska, Paulina Anczak, Katarzyna Mazgier. Oraz soliści Regina Mankowska, Justyna Kubacka, Edyta Kurowska, Wojciech Kurecki, Łukasz Sara. Gościnnie Paulina Sienko, Bartosz Mankowski. Przygotowanie wokalne Edyta Kurowska. Choreografia Regina Mankowska, scenariusz Sławomir Mankowski, scenografia Zafra Krydów. Opracowanie dźwiękowe i realizacja nagrań Łukasz Sara, reżyser światła Bogdan Drzewicki. Całość wyreżyserowali Regina Mankowska i Sławomir Mankowski.